zorganizowaliśmy spotkanie na temat przestrzeni wspólnej, tak zwanego shared space. Spotkanie odbyło się w budynku Archiwum Państwowego przy Placu Wolności 1. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ uważamy, że ta przestrzeń, którą mieliśmy właśnie za oknami, czyli Plac Wolności, mógłby być zorganizowany właśnie w systemie idei shared space, czyli bez znaków, gdzie przestrzeń będzie wspólna dla wszystkich, bez konkretnej separacji ruchu. Na spotkanie zaprosiliśmy nie tylko mieszkańców, nie tylko architektów, ale także autorów koncepcji zagospodarowania Placu Wolności, którzy w ostatnich latach startowali w konkursach i zdobywali wyróżnienia w tym zakresie. Spotkanie rozpoczęliśmy od wprowadzenia teoretycznego, czym jest shared space, czym jest przestrzeń wspólna. Wprowadzenia tego dokonał Wojtek Makowski, który na podstawie zdjęć i filmów postarał się jak najbardziej przybliżyć i wyjaśnić, na czym polega taka organizacja ruchu. Shared space to przestrzeń współdzielona, to przestrzeń, w której poszczególni uczestnicy ruchu, a więc piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów, nie mają wydzielonych swoich miejsc, tylko wspólnie poruszają się po jednej przestrzeni. Następnie mieliśmy prezentację prac konkursowych, które zostały zgłoszone, które wygrały w konkursach na organizację Placu Wolności. Widzimy tą nędzę, która nas tutaj otacza, a w naszej idei przyświecało to, że te działania na Placu Wolności, że to musi być wydarzenie, że musimy dać ludziom coś zupełnie, zupełnie innego, z czymś, co bardzo możliwe, że będą się spierać, może na początku nie będą tego akceptować, ale możliwe, że nie tylko łodzianie będą chcieli to zobaczyć, tylko to się stanie wydarzeniem, dla którego warto przyjechać do Łodzi. No, może to są duże, duże słowa, ale chyba też. Miasta szukają znaków swoich, a sprowokowanie do takiej w ogóle dyskusji po pierwsze, a potem do zobaczenia czegoś, co się znajduje na nowym rynku, na obecnie Placu Wolności w Łodzi, coś, co jest zupełnie inne niż mieliśmy do czynienia do tej pory, ale tak jak powiedzieliśmy na prezentacji, jeżeli ktoś był w stanie zrobić tego rondo i zajezdnię autobusową, to dlaczego nie pójść zupełnie w opozycji, nie zrobić czegoś tak skrajnie innego i czegoś, co będzie zupełnie nowym wydarzeniem i powodem, żeby tu się pojawić. Ja myślę, ludzie się przyzwyczajają do tego, co znają, z czym są opatrzeni i dopóki gdzieś nie wyjadą i czegoś nie zobaczą, jak to można inaczej zorganizować, albo się im tego nie poda na talerzu, po prostu im się tego nie zorganizuje w jakimś tam miejscu i przyjadą, zobaczą, sami wypróbują, no to chyba dochodzi do nich, tak, że można to na różne sposoby rozwiązać, że to może działać zupełnie inaczej niż by im się wydawało, że najlepsza recepta dla danej przestrzeni będzie taka, a nagle mogą zobaczyć, że to może być zupełnie inaczej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mieliśmy pełną salę, a po skończonych prezentacjach rozgorzała dyskusja na temat, czy Plac Wolności jest już w tym momencie przestrzenią wspólną, w jaki sposób powinien wyglądać, jaki powinien spełniać funkcję. Bo miasta czy przestrzenie buduje się dla ludzi i myślę, że jeżeli się podejmujemy działania projektowania przestrzeni publicznych, po pierwsze musimy wiedzieć, czego ludzie chcą, ale po drugie także im wskazać i pokazać różne możliwości, bo bardzo dużo ludzi nawet nie wie, czego może chcieć. I tak pracuje się na Zachodzie, tak pracuje się w naszych miastach partnerskich, gdzie zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja, akcja informacyjna jest bardzo szeroko prowadzona i bardzo szeroko konsultowana. I to nie w sposób taki, jak u nas gdzieś tam zebranie na sali, tylko gdybyśmy na przykład rozmawiali o przebudowie Placu Wolności, to x koncepcji by wisiało tutaj na każdym rogu i byli bankieterzy, którzy zbieraliby informacje na temat oczekiwań. Bo co, jaki jest efekt zrobienia, najbardziej pożądany zrobienia przestrzeni publicznej? Że wszyscy, którzy na nią przychodzą, czują się projektantami tejże przestrzeni. Że architekt jest tak naprawdę tym, który trzyma ołówek,
po to, żeby odpowiedzieć na oczekiwania tychże mieszkańców. I to naprawdę nie jest ważne, czy inspiratorem tego byli ci ludzie, czy ten architekt. Ważne, żeby oni czuli, że to jest ich. Jeżeli takiego efektu się nie osiągnie, to tak naprawdę jest to tylko sztuka dla sztuki. Może. W każdym razie fajnie, że są ludzie, którzy chcą coś zmieniać i mam, wierzę duże nadzieje z tym spotkaniem. Myślę, że takich spotkań będzie więcej. Mam nadzieję, że przełoży się to na realne działanie. Jestem autorką nawet dwóch projektów do budżetu obywatelskiego. Te pomysły złożyłam dlatego, że no, chcę, żeby to miasto, w którym żyję, było po prostu ładniejsze, żeby było więcej zieleni. I to dla mnie jest najważniejsze. Jednym z nich jest przebudowa ulicy Solnej, zrobienie z niej takiej wewnętrznej uliczki, czegoś w rodzaju Wunerfu, ale trochę mniej szumnego. Tam zresztą nie dzieje się tak dużo. Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali drugą część naszego wydawnictwa, w której wyjaśniliśmy, czym jest shared space i w jaki sposób w polskich warunkach prawnych można taką organizację przestrzeni właśnie na łódzkich ulicach, na łódzkich osiedlach stworzyć. Natomiast ci, którzy nie byli na spotkaniu, mogą zapoznać się z tym wydawnictwem na stronie internetowej projektu www.innadrogadlałodzi.info.